co? To dlatego Darkseid zabrał mi świeżynę? Ta świeżyna ma ostatni fragment równania antyżycia. Darkseid plus antyżycie równa się dobranoc całemu wszechświatowi. Nieźle, Luthor. Sam bym tego lepiej nie zrobił. Wiesz, jak cię nie było, ktoś musiał tutaj dbać o porządek. Byłem już o krok od oczyszczenia świata ze zbrodni. Tak, co do tego... No, kto z was może powiedzieć, że na moim miejscu nie postąpiłby podobnie? Nie wy. Mówię do nich. No, w sumie... Ano, coś w tym jest. Jeśli Darkseid wróci na Apokolips, mogę nas tam przerzucić dzięki generatorowi w LexCorp. Ominiemy tak też większość ochrony. Myślisz, że dasz radę? Jestem Lex Luthor. Zawsze daję. Musimy działać szybko i odbić naszą zgubę. Odesłanie Apokolips niewiele zmieni, jeśli Darkseid zdoła skompletować równanie. Fakt. Obyśmy zdołali dotrzeć na czas. Mówi Lois Lane, na żywo z ulic Metropolis. Ziemskie łotry wyciągają do herosów pomocną dłoń i moce. Miejmy więc nadzieję, że ich złośliwe i niszczycielskie nawyki ostatecznie nie utrudnią lidze pościgu za Darkseidem. Jeżeli uda mu się zdobyć i wykorzystać równanie, będzie to koniec dla Ziemi, a pewnie i całego wszechświata. Świat wstrzymał oddech w oczekiwaniu. I koniec, Lois. Hej, jeśli to jest naprawdę koniec świata, to myślisz, że Perry da mi podwyżkę chociaż na ten tydzień apokalipsy? Spróbuj, Jimmy. Nic nie stracisz. Okej, co teraz? Użyję tego, odwrócę przepływ energii i odeślę Apokolips, jak już odzyskamy dzieciaka. Lex, czy ja widzę uczucia? Musimy działać szybko, zanim Darkseid dostanie czego chce. Trzeba się rozdzielić. Nie ma sensu szukać grupą w jednym miejscu. Kto znajdzie świeżynkę, dostanie landrynkę. Przepraszam, taki nawyk. To chyba trafiliśmy. Hej, wygrywamy landrynkę! Świeżyno! Już wkrótce zdobędziemy ostatni fragment równania, mój panie. Doskonale. Wówczas posiądę moc najniezwyklejszą. Ziemianie nas atakują! Niech próbują. Nie zatrzymają mnie. Tak sądzisz? Chyba się nie znamy. Desadzie, cóż to za robal? Jestem Lex Luthor, najwspanialszy zbrodniczy umysł tej i całej reszty Ziemi. A wy macie coś dla mnie ważnego. Cały ten wszechświat będzie mógł. Jesteśmy w samą porę. Nasza tajemnicza pomoc jest w komorze przed nami. Musimy to jakoś dezaktywować, ale łatwo na pewno nie będzie. O, najprawdziwsza prawda. Nie będzie łatwo. Wręcz przeciwnie. Zapoznajcie się z moim nowym wynalazkiem. Thank you.
porcelanka zabrakło, szefie! Teraz nasza kolej! Nie! To wykluczone! Jeju, ależ się wkurzył przez taką jedną małą zabawkę. Chodźcie, zobaczymy, czy da się z niej zrobić coś przydatnego. Nie wybieracie, niegodne kreatury! Nic nie stanie na drodze nowemu, prawowitemu władcy kosmosu! I znowu to samo. Cudowne wieści! Będziecie pierwszymi głupcami, na których przetestuję prototyp jeszcze potężniejszej broni! O, ale nie fart. Może jest potężniejsza, ale idę o zakład, że nie jest niszczalna. Zaraz znajdziemy jakąś słabość do wykorzystania. Płacicie mi za to! Musimy go dopaść, zanim znowu uderzy! Wow, jest zaskakująco szybki. Zobaczmy, czy stąd da się uwolnić tę naszą ofiarę. Chwilę! Nie użyję tego? Tak! Raz jeszcze mnie zawodzisz, Desacie. Potem się tobą zajmę. Na razie czeka sprawa nieproszonych gości. To dalej, Darkseid. Może być tylko jeden prawdziwy mistrz zbrodni. Nie inaczej, panie Luthor. Nie inaczej. Będziecie świadkami mego wspaniałego triumfu. Rozważałem wobec was absolutne minimum łaski, lecz zmieniam zdanie. Oh.
Nie będę się dłużej powstrzymywał. Mam wrażenie, że bezpośrednie ataki niewiele cwaniakowi zrobią. Racja. Musimy zbudować coś, co wyłączy to jego oprzyrządowanie. Co? Ależ co to ma znaczyć? Teraz, dopóki się nie pozbierał! Widzę. Darkseid jest. Czekam na sugestie, panie latarniu. Może zdołam stworzyć konstrukt, którym go powalimy, ale najpierw muszę skupić energię swojej latarni. Nie, nie można by. Panie, zdobyliśmy ostatni fragment. Tak, tak. Oczywiście, to takie proste. Teraz wszystko rozumiem. On je ma! Cały wszechświat skupiony. Ja tam i tak nie miałem planów. Latarnia, zamiast patrzeć, łap świeżaka. No to powodzenia. I zniknął. Dlaczego my w ogóle mu ufamy? Może i nie lubię bohaterów i ich mocy, ale czasem się przydają. Nigdy nie lekceważcie Lexa Luthora. Żałosne robactwo. Harley, załatwcie ich. No, jak Kacek mówi, czas pokazać temu kosmicznemu twardzielowi, czym jest zło. Teraz już po was. Równanie antyżycia wreszcie jest moje. Moje. Trzymaj lepiej kamienną twarz! Jeszcze nie wygrałeś! I nie ma szans, że ci na to pozwolę. Tak! Tak! Chodźcie, parademony! Złóżcie lordowi Darkseidowi! Zniszczcie głupców, którzy śmią stać mu na drodze! Oto ledwie próbka mojej potęgi. Wszyscy padną przed Darkseidem. Za długo się tutaj nie utrzymamy. Te jego ataki prędzej czy później nas dosięgną. A może pokonamy go jego własną bronią? I jakby tak zmusić go do wycelowania w jakieś rzeczy, to może zniszczyć coś, co nam się przyda. Muszę słuchać Groda. Słuchać go! Desad, głupcze, co ty wyrabiasz? Czemu ja to zrobiłem? Czemu to brzmi jak marny pomysł? Też, akurat nie do końca cierpimy na to. Cóż to jest za niepojęta ofensywa? Moja potęga wciąż rośnie, czuję to. Zatrzymujmy się! Może jego własne ataki go pokonają! Jeśli w czymś mamy nad nim przewagę, to w prędkości! Jesteście pierwszymi z wielu, którzy mi ulegną! Nadszedł czas stawić czoło tak zwanemu zagrożeniu. A, przesławny Ted Adam. Przybywasz rzucić mi wyzwanie? Nie, przybywam cię pokonać. A, to mocno wątpliwe. A masz!
Darkseid jest naprawdę potężny. Jeśli jednak połączymy siły, może zdołamy go powstrzymać. Okej, co do roboty! Zobaczymy! Ty irytujące małe! Ależ tego pożałujesz! Jesteś, Darkseidzie! Teraz nareszcie pokażę ci prawdziwą potęgę! Potęgę strachu! Twoja żałosna kosmiczna moc blednie przyśle równania, Sinestro. Totalnie i tak nigdy mi nie dorównało. Dlaczego teraz miałoby być niby inaczej? Robi się tu trochę nerwowo, nie? Sinestro, to co mówiłeś o strachu. Może istnieje sposób, żeby zwrócić moc Darkseida przeciw niemu? Zawsze istnieje. Jeśli skupię energię pierścienia, stworzę coś, co odwróci jego uwagę. Mamy szansę. Nie przestawajmy atakować. Musi tu być jeszcze coś, czego można użyć. Ja się tym zajmę. Zawsze warto być przygotowanym. Zabierz nas na powierzchnię! Jak? Przecież mam całe równanie. Znam tajemnicę wszech rzeczy. Nie do końca. Nasz najnowszy dodatek nie jest z tego świata. Co? Świeżyna pojawiła się zaraz przed syndykatem zbrodni, co pozwala mi sądzić, że pochodzi jednak z Ziemi 3. A kiedy wchłonęła moc pudełka, odmieniła ją ze względu na to obce pochodzenie. Więc czyni ich dobrymi? Skąd to wiesz? Największy detektyw świata. Moje parademony. Co za okropne zepsucie. Nie.
Muszę się oprzeć w pokusie uśmiechu. Co ze mną nie tak? Przecież to piękne. Hej, mogę z wami? A mogę nadal dowodzić? Będą pączki co piątek. Kocham pączki. Jak chcę kotka. No, to niespodzianka. Może nie potrwać długo, no ale zobaczymy. Może zostaniecie na herbatkę. Zbieramy się. Luthor, jesteś tam? Darkseid zneutralizowany. Zabierz nas do domu, a te planety gdzieś na drugi koniec galaktyki. Teoretycznie mógłbym. Luthor? Ale widzisz, Supermanie, skoro mam was już w jednym miejscu, ponownie posiadam możliwość pozbycia się wszystkich zaledwie jednym przyciskiem. O nie! Znowu to! Luthor! Nie! Mieszkańcy Ziemi, Metropolis, ja, Lex Luthor, uwolniłem was od Darkseida i Planety Ognia. W ramach zapłaty za usługi jako obrońca Ziemi pragnę zaledwie tytułu, powiedzmy, Imperatora. O, chyba muszę przypomnieć, że waszych bohaterów już nie ma. Przegapiłem, że Befer zbudował. O, dzień dobry. Właśnie opowiadałem wszystkim o waszym chwalebnym poświęceniu. Nie, wcale nie. Macie zamiar się opierać? Chcesz mnie aresztować? Cóż, zbiegłeś z więzienia, czyż nie? A co ze świeżyną? Świeżynie właściwie zawdzięczamy ocalenie świata, a nie wyrzucenie nas pół galaktyki dalej na pastwę losu. Ale i udział w działaniach przestępczych. Spory. I to tyle? Naprawdę uważasz, że to najlepszy wybór, Batmanie? Musimy podjąć lepszą decyzję. Możesz do nas dołączyć i walczyć o lepsze jutro. Albo możesz też... Tak, dołączyć do nas i dobrze się bawić. To był właściwy wybór. Zobaczymy. Po tym, co dla was zrobiłem? A nie próbowałeś ich odesłać gdzieś na zaplecze kosmosu? Zamilcz, Joker. Dwa razy? Idziesz?
Lutor.